Cześć, serdeczna studentka, z tej strony J. Bartek i witam was w trzecim odcinku już z FIFA 15. Pod ostatni był stosunkowo pozytywny odzew jak na gry, więc stwierdziłem, że nagram kolejne. FIFA nie gram poza... O kurwa. Typ sobie włączył głośnik, to nie będzie słyszał. No to trudno. To sobie będzie słyszał? Jak mnie słyszysz, to możesz mnie zasubskrybować, kumplu. No. I nagrywam. I z FIFA nie gram poza odcinkami, więc ostatnio grałem jakiś miesiąc temu, wtedy kiedy się pojawił odcinek. Zobaczymy. Jak nam wczyta. Coś się długo wczytuje. Rusek. Nie wiem, czy on wie, że ja go słyszę. I nie wiem, kiedy mi mecz przyda. Dobra, lecimy. Proszę państwa, morale zespołu bardzo dobre. Lewandowski wrócił, dopompowałem kondychę składowi. Nawet nie pamiętam, którym się tu co robiło. Ale dobra, tam. Zniszczymy gościa, tak? Tutaj. Cielini. Albo Kielini, no jak to woli, ja tam się nikomu nie narzucam ze swoim nazewnictwem. No. Gianluigi Buffon. O kurde. Jak robi, ej, ale tak się mi dziwnie gra, no nie wiem, nie mam czasu za wiele, bo ja w FIFA, jako że FIFA jest bardzo, że tak powiem, głośną u mnie serią, to FIFA nagrywam jak nikogo nie ma w domu, ewentualnie może być moja siostra, więc mam mało czasu, bo zaraz tutaj powracają domownicy. I nie mogłem zagrać sobie meczu na rozegranie. Przez co strasznie mi się dziwnie gra, bo lepiej byłoby po takim meczu na rozegranie sobie nagrać dopiero ją. Oj, coś mi się wydaje, że dostanę sromotny wpiedrol, jak to się mówi. Ale tutaj Benatia. Okej, easy. Pyk, podanie. Alaba. Nie, gdzie ty to tam cofasz? Idiota. Nie umiem ją podać dobrze. Dobra tam. Tutaj Royce też ma Royce'a. Się zaopatrzył. O kurde, jaka by bramka wpadła. Ma też niemiecki skład chyba, albo jakiś taki mieszany, bo ma Gündogana też. A mamy Younga, Royce'a, podobny do mojego składu. Ja pitole. Ja pitole. No i łapka w górę za to, że ten... Że jest wasz kochany YouTube. Kuziwa w pizzu. Szkoda, szkoda. I sorry za ten dźwięk u tego typa, no ale ja tego nie umiem wyciszyć. Ja nie umiem mikrofonu swego u niego wyciszyć, ani nie umiem, żebym ja go nie słyszał. Pyk. Pyk, odbiór, proszę państwa. Normalnie to sobie odłączałem mikrofon, bo nie lubię, jak mnie typy słyszą. Bo ja się wkurzam przy FIFA, nawet jak nie gram na odcinku. Dlatego nie lubię, jak mnie słyszy ten drugi goleś. Sobie odłączałem zawsze mikro, jak grałem w FIFA. Ale nie mogę teraz odłączyć mikro za bardzo. Patrzcie. Ciu. O kurde, to się popisałem. O fuck! No nie! Zesrać to. Adler. Chciałem sobie kupić Neuera, ale niestety nie jestem taki bogaty. Pyk. Kuźwa, w dupę. Ale tam było ładnie szło. A w ogóle to Arsenal przegrał z Barceloną. Cioty. Może niby im kibicuję, ale cioty. Przegrali z taką Barcą, srarcą. Piłka opuściła boisko i znowu bramka. Pyk. No, tak jak zagrałem, to się człowiek nie spodziewał pewnie. I tutaj. Sobie, dobra, ja tutaj spokojnie zagramy sobie atakiem pozycyjnym. Robert Lewandowski. Zrobimy 5 podań w bo... Ja pierdzielę. Jestem, póki co jestem spokojny jeszcze, tak? Nie ma powodów do... O, jak tu pocisnę. Pyk. Rzutencja. Lewy. Kuźwa, w dupę. Lewak głupi.
Ja pierdzielę. Dobra. Jeszcze raz mu podejdziemy atakiem pozycyjnym. Ja generalnie najlepszą drużyną pod atak pozycyjny jest drużyna Hiszpanii, dlatego ja sprzedałem ją po dwóch meczach. Bo nie lubię grać, tak? Ale teraz... Kurna. Se pogram atakiem pozycyjnym. Nie ma. Cieniasy. Moi obrońcy lepsi. Zium. Pyk. Pyk. Ładnie gramy. Nie wiem, czy nie jest spalony. Nie ma. Podanko. No i podanko. No w dupę. Ale jakie lagi są. Kto to widzi? Jakie są lagi. Lewy. Ja nie będę grał na takich lagach, kuźwa. No typ ma jakiś internet za 5 zł na miesiąc. Albo ciągnie od sąsiada. A sąsiad pornuchy właśnie oglądał w jakości HD. I powtórka wrzutki. I piszczu. Dobra. To nic. Jakie to jest drewno, no. Ja gram od miesiąca znowu w FIFA nie grałem, a i tak go będę cisnął tutaj. A przynajmniej jak równy z równym grać. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła przeciwnika. Marco Reus. Co za gówno z tych piłkarzy są, ja pierdzielę. Co wymienię na polski. Jak ja polskim składem grałem, to byłem w drugiej. No tam gadają jakieś typy, to chyba jakieś dzieci są. Nie wiem, on zmienia, jakieś zmiany robi w pierwszej połowie, jak idiota jakiś. Jak grałem polskim składem, to byłem w drugiej lidze, miałem najlepszą pozycję wtedy. Więc kurde, może bym sobie wrócił do tamtego. Ale, będzie 17. FIFA. Będę robił skład od nowa. No to, to wtedy może polskim zagram. Nie wiem po co on to tyle wstrzymywał. O fuck. Może żeby uśpić moją czujność i teraz takie podanie posłać. Nie! Jak zrobił? Dobra. Ten Hummels się zesrał tam w tym polu karnym. Dobra. Łatwo. Nie wiem, żadnych zmian nie robił, nie wiem, ten typu. A może mama mu zupę przyniosła. Musiał sobie ten wczmąchnąć i się kurna! I się wytłumaczyć, czemu ten... Czemu gra jak powinien być w szkole, o. Albo jeszcze w przedszkolu. O tak, to jest taki typ z przedszkola. Ja pierdzielę, no. Powinien być w szkole, a nie jest. Znaczy powinien być w przedszkolu, a nie jest w przedszkolu. Wbiła mu mama do pokoju, zrobiła mu awanturę i musiał zatrzymać grę. Dlatego tak długo. Dobra. Proste. Lam generalnie jest do takich podań i do odbiorów w środku pola. Jak mi będzie wkurzał typ, to pod koniec tego lama zmienia. Ale teraz jak się pięknie pokazał! Ja pierdziel, nie jest to rasowy napastnik jednak. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak 4 minuty. Pierwsza połowa taka. Podejrzewam, że jak staty zobaczę, to się okaże, że on mnie cisnął, ale mi się wydaje, że to ja jednak jestem lepszy. Easy. Easy. Lewy! Przeciskaj się. Dobra, rożny. Jeszcze mamy. Nie bijcie się! Spokój. Pyk. Alaba. W dupę. Farta marzy jeszcze nie przegrywa, ja pierdzielę. Koniec. No bo to wykopałem, żeby kończył już, a ten jeszcze sędzia kalosz. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Nie będę ich męczył, no. Dobra. Zobaczmy. A no, czyli taki równy mecz jest. No w sumie było równo. Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie jest moja połowa. Nie wiem, gdzie jest moja połowa, kurde mol. A ja miałem dwa rożne. Czyli tam jest jego. No to wychodzi, że on był pod moją bramką więcej. Ale co tam. Sranie w banie, jak to mówią. I tak jestem lepszy i tyle. Pyk. O nie. Pyk.
Pyk, tutaj zagranie, Alaba! No to jest dobry. Bez niego to by ten zespół nie istniał, bo raz, że ciśnie skrzydłem, a dwa, że jak jest rzut wolny na lewą nogę, to tylko on umie kopnąć. Cała reszta jest prawonożna. Ja pierdzielę, ale mnie zablokowali. Alaba to jest mózg zespołu. Są w tej chwili jeszcze trzech piłkarzy mi brakuje. Robena albo Riberego właśnie. I Neuera, czyli dwóch de facto. Ale tamci piersi są drodzy jak diabli. O, proszę państwa, gol! Pięknie! No, co tu dużo mówić, no Aubameyang rozwala. Tamten ziewa Buffon. No, a Neuer też jest drogi, tylko nie aż tak bardzo. Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przecież mamy już drugą połowę. Już drugą połowę. Meczu, ten Spakowski chyba nigdy piłki nożnej nie oglądał. Się dziwi, że dopiero w drugiej połowie bramka pada. Ale tutaj uwaga, jakiś Belarabi, nie wiem, jakiś Mohamed. Uchodźca pewnie. Dobra, pik. O ludzie, nawet nie sądziłem, że takiego trika zrobię. Nie umiem trików robić. Macham galką byle jak, może mi coś wyjdzie. Tak jak 80% graczy w tej FIFA. I tu zagranie Rojsik. O, Rojsik zapierdziela jak kościelny stacą w Boże Narodzenie. Kuźwa. Ale szybki był, skurczyły. Się tak zastanawiacie, co to ja nadrabiam zaległości, że tutaj dwa odcinki w jeden dzień wpadają, a nie było tak długo nic. A nie było, bo nie chciałem z gier nagrywać, bo i tak tego nikt nie ogląda. No, ale lepiej z gier nagrywać, niż w ogóle nie nagrywać, tak? To nagrywam. A poza tym sobie tak wagaruję troszkę. Mam dużo czasu, jestem sam. Easy. Podanko, tutaj. Jak tego odepchnął? No ale czemu Lewandowski jest na skrzydle? No ja pierdzielę. Kto ich w ogóle ustawiał? Pyk. Pyk. Kurde, no. Lagi są. W ogóle to ma jakieś koszulki tak brzydkie, że ja bym tego kijem przez rękawiczkę nie dotknął. No było, no sfaulował mnie panie sędzia mądry jest. Rojsik? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie Rojsik. Proszę, kogo ja tu mogę. A niech se lewy walnie, a co? Lewy se nie walnie. Oki. Pyk. Na lagach, zawsze się boję strzelać na lagach. Easy. Zawsze się boję strzelać na lagach, bo się czasem zatnie ten suwaczek i przestrzeliwuję wtedy. Chyba zero. No pograne już, nie ma szans. Bardzo dobre uderzenie, do rzutów karnych trzeba mieć stalowe nerwy i dużo pewności siebie. No, Szaranowicz mądrze prawi. Ło, toś walnął chłopie. Ja to bym wyszedł z meczu na jego mecz, na jego miejsce. Ale swoją drogą nie rozumiem, czemu za wychodzenie z meczów są... Są kary takie, nie? Że nie dostajesz hajsu. No rozumiem, że nie dostajesz hajsu, ale czemu obniża się ten taki procent zarabianej kasy potem? Bo tego nie rozumiem, no bo w sumie no co to komu szkodzi? Jak przegrywasz, no to przegrywasz i tak, no jak wygrywasz, to też przegrywasz. Drugi nic nie traci. No chyba, że ja w takim wypadku, jakby on wyszedł, to bym stracił możliwość pobawienia się z nim trochę. Pyk, tutaj. Pyk, kuźwa! Dobra, easy. Kitarian do Royce'a, ten do Szczurle. A w ogóle to Szczurle nie gra w tym meczu, nie widzę go nigdzie. Nigdzie go nie widziałem. W żadnej akcji go jeszcze nie widziałem. Szczurle? Tutaj w ogóle mi Getze faulowali. Nie ma Getze dzisiaj z nami. A szkoda, bo Getze fajnie gra. I trzeci rożny. Jak to? Rożny? Halo? Panie sędzio? Sędzia chuj. O nie. Kedira. Ładnie wymieniają podania. Oj. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Tak, stosuje przywilej korzyści. Posiadanie piłki jest dalej takie samo, jak było przed przerwą. Co nie zmienia faktu, że... Dostał w głowę ten typ. To jest dobre. Dostał w głowę? No co tam, biegnę dalej.
pyk. Podanko tutaj, Aubameyang, ale złoty, pyk. Szkoda tylko, że to się do niczego nie przydaje. Ale ma 96 tempa, ten to jeszcze bardziej zapierdziela. Podanko! Strza... Kuźwa, no nie wierzę. Pyk. Chcecie więcej odcinku, to napiszcie w komentarzu. Mogę nagrywać więcej tej FIFA, tylko tak jakoś nie wiem. Nie czuję się, żeby to wszystkich bardzo emocjonowało. Pyk, Rojsik tutaj. Lewandowski, ale ja tutaj z wodami cisnę. Znam może 3 czy 2 może. Te najbardziej takie najprostsze. I gol! Gol! No pięknie. Ja bym się... Ja teraz do niego mówię. Ja bym się na twoim miejscu poddał, kumplu. Bo dostajesz po dupie. Jakie proste. Se wprowadzę innych, żeby się pograli, tylko zara. Niech se pogra taki... Taki Ramos. He, ciota! Wyszedł z meczu, a cipa głupia, he. No, taki skrócony odcinek troszkę. Wygrana 3-0, Lamus. No posłuchał mojej rady, no po prostu powiedziałem, żeby się poddał, to się poddał. No tutaj widać wyraźnie, że po dwóch meczach mamy 6 punktów, tam będzie ta liga. Nawet nie wiem, chyba jestem w czwartej. Zaraz czekajcie chwilę jeszcze. A bo w sumie to nie czekajcie, na razie trzymajcie się ciepło, jak chcecie więcej odcinków to łapki w górę i komentarze. Trzymajcie się, cześć!